Cześć, witajcie kolejnego dnia w Budapeszcie. Moi drodzy, jak widzieliście, my już jesteśmy po śniadanku, po kawie, więc rozpoczynamy kolejną eskapadę Budapesztu. Poznajemy to miasto coraz bardziej. Dzisiaj chcemy troszeczkę poeksplorować już Budę, więc będziemy przekraczać most i przekraczać rzekę. No i co? Za chwilę pokażę Wam, bo na telefonie mamy zainstalowaną już, znaczy zakupiony bilet całodzienny w takiej aplikacji Budapest Go. I opowiem Wam za chwilę, Wam pokażę Wam tylko to na ekranie, jak to wygląda. Myślę, że taką aplikację warto sobie zainstalować, bo tam możecie nie tylko planować podróż swoją po Budapeszcie, ale również właśnie mieć te pojedyncze bilety, czy na przykład kupić sobie bilet całodniowy. Także za chwilę pokażę Wam, jak to wygląda. I proszę bardzo, przed Wami aplikacja Budapest Go. Słuchajcie, bardzo fajna rzecz, ponieważ tutaj nie tylko możecie planować swoje podróże, zaznaczać swoje ulubione punkty, ale możecie mieć również swoje bilety. My mamy bilet 24-godzinny grupowy, który kosztował nas 5500 forintów i on upoważnia nas do jazdy po całym terenie właśnie Budapesztu i możemy sobie zmieniać te środki transportu bez problemu. I on jest do 5 osób, więc na przykład jeżeli się poruszacie w grupie, to warto coś takiego sobie kupić, ponieważ no, najlepiej to chodzi, jeżeli chodzi o fundusze. Ale możemy też sobie planować podróże. Możemy na przykład znaleźć sobie jakiś fajny punkt i zaplanować, dodać do ulubionych. Pokazuje nam oczywiście też autobusy, które odjeżdżają za jaki czas, na jakim przystanku i tak dalej. Ale możemy sobie wybrać na przykład jakieś miejsce, które nas interesuje z mapy. I na przykład możemy sobie zaznaczyć, my się wybieramy niedługo na jakiś tam most, powiedzmy, że chcemy na ten most się wybrać, zaznaczamy i on nam pokazuje zaplanować i o proszę bardzo, i pokazuje nam na przykład, że dwie minuty najpierw na piechotę, potem wybieramy jakiś autobus i dwie minuty jeszcze, 5 minut potem jeszcze na przykład też na piechotkę się trzeba przejść. Także fajnie to jest skonstruowane, bo też pokazuje na przykład, że niektóre punkty można przejść bezpośrednio na pieszo, a niektóre właśnie dzięki tym autobusom będziemy mogli sobie tutaj wszystko zaplanować. Wczoraj nie wiem, czy Wam pokazywałem jeszcze nasz widok zza okna, ale tak jak widać, no mamy okno sąsiadów, czy jakiegoś innych mieszkańców. I słuchajcie, tak wygląda, a tak wygląda za oknem. Widzimy, że jest słońce, więc jest jakaś piękna pogoda. Za chwilę wychodzimy i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Ja jeszcze Wam za chwilkę powiem o cenach, bo byliśmy wczoraj w markecie, w Lidlu i na pewno jesteście ciekawi, jakie są w ogóle ceny w marketach. No i dobrze, w ręku trzymam paragon, ja Wam za chwilkę załączę. Jeżeli chodzi o ceny w sklepach czy jakieś zakupy. Mamy tutaj do dyspozycji oczywiście sklep Lidla, mamy do dyspozycji sklep Spara, są również inne delikatesy takie węgierskie nazwijmy. I ceny zauważyliśmy, że w Lidlu są troszeczkę wyższe niż w Polsce, ale produkty możecie kupić takie same, jak lubicie właśnie w Polsce. Nawet może znajdziecie jakieś ciekawsze albo nowsze, których jeszcze w Polsce nie ma. Ceny są bardzo podobne niektórych produktów, więc uważam, że jest ok cenowo. Zakupicie wszystko, co potrzeba. Chociaż w tym Lidlu, który my byliśmy, to były bardzo duże kolejki, to druga pierwsza sprawa, a druga sprawa, że zauważyliśmy, że Węgrzy płacą gotówką. Mało płacą kartą, są stanowiska z kartą wolne, a wielkie kolejki są do kasy, gdzie płaci się pieniążkami. Także tak to wygląda, my się już powolutku zbieramy. Za chwilę pokażemy Wam, jak wygląda Budapeszt kolejnego dnia, także zostańcie z nami. Oczywiście subskrybujcie kanał, dziękujemy za te lajki, które są do dzisiejszego dnia. No i zabieramy Was do Budapesztu na kolejny podbój, tym razem zmierzamy w kierunku drugiej części miasta, czyli Budy. No i jak widać, słońce będzie dzisiaj przypiekało. Prawie nie ma żadnej chmurki. Tak to wygląda. No tutaj ciekawego widoku niestety nie mamy. I tak to jest. Ale wiadomo, że najważniejsze jest ciepłe spanko, dobre łóżeczko. A my już ruszamy do naszej jakiej windy? Strasznej windy. No i słuchajcie, to jest to miejsce, gdzie byliśmy wczoraj i zobaczyć właśnie ten piękny księżyc. Teraz można lepsze zrobić zdjęcie, tutaj Wam załączą właśnie. Także a my już zmierzamy dalej. Na razie, tak jak widzicie, pusto, nic się nie dzieje. Miasto śpi jeszcze, kafejki pozamykane, a my idziemy.
Kierujemy się na wzgórze Gelerta. Chcemy pójść i pokazać Wam panoramę Budapesztu z wyższej perspektywy. Mam nadzieję, że nam się to uda, więc idziemy. Czekamy, moi drodzy, na autobus 112, 2-3 przystanki podjedziemy. Na każdym przystanku są też, powinny być automaty, więc możecie sobie kupić bilecik. No i o, takie autobusy są przy wejściu kody do skanowania. Chyba będziemy musieli zeskanować właśnie swój bilet. Zobaczymy, jak to wygląda. No i słuchajcie, dochodzimy. Tu jest jeszcze taka cytadela, która teraz jest w remoncie, ale tu można też zobaczyć właśnie piękny widoczek z cytadeli. Na cytadeli dzisiaj nie wejdziemy, bo jest niestety remont, ale tu będzie można zaraz zobaczyć piękny widok. Także za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda z bliska. Oczywiście tutaj na tym wzgórze, żeby zobaczyć te piękne widoki i tą cytadelę, możecie się dostać również na pieszo. Tylko trzeba pokonać parę kroków, dość wysoko się parę metrów w górę tutaj udać. No i wiadomo, że przydałoby się dobre obuwie i ewentualnie jakaś butelka wody, no bo wiadomo, że może być ciężko. My próbujemy tutaj właśnie zejść na dół, tu jeszcze będzie widok na piękny most. Więc tutaj za chwilę Wam jeszcze pokażemy całą okolicę z góry. I już się nam wyłania właśnie ulica, pomnik Gelerta i zaraz zobaczymy, jak tutaj to się prezentuje, ta cała okolica, tutaj rzeka Dunaj, troszeczkę bliżej. Joli się podoba, więc ładnie, więc podchodzimy, zobaczymy bliżej. No i tak jak widzicie tam daleko, w oddali mamy właśnie te doki, z których właśnie wypływają te wszystkie rejsowe statki, żeby właśnie pokonać ten kanał. Oczywiście tam mamy w odległości dalszej parlament. No i tu cały widok oczywiście na tą rzekę. I tak jak widzicie, tu są te nawet takie statki, które można na których nocować. Także też i te trzy mosty, takie najważniejsze trzy mosty. Most Wolności, most, jak dobrze pamiętam, Elżbiety i most łańcuchowy, na który będziemy zmierzać niebawem. Także trzy takie główne mosty w Budapeszcie. My zmierzamy powolutku w dół. Także autobus nas przywiózł z tamtej części miasta, czyli z Pesztu. Przejechaliśmy tym mostem i tu wjechaliśmy na górę autobusem. Tam nas autobus wysadził i teraz po prostu już schodzimy pieszo. Schodzimy sobie tu po schodkach, łatwo się schodzi, także można sobie właśnie tak pokonać trasę jak my. Zmierzamy na kolejne punkty. No i tak jak widzicie, w Budapeszcie trochę tych schodów jest, trzeba pokonywać je. Nawet jak podjedziemy sobie chwilę autobusem, no to jednak trzeba gdzieś zawsze podejść. Także kondycja dobra jest potrzebna. No i powolutku zmierzamy w kierunku kościoła świętego Macieja. Tutaj
On na tych wzgórzach zamkowych, taki jeden z najpiękniejszych kościołów, taka wizytówka Budapesztu. Podejdziemy sobie bliżej, zobaczymy jak to wygląda. Zmierzamy też do Baszty Rybackiej, też takie bardzo widokowe miejsce, więc te dwa miejsca takie must have, jeżeli chcecie zobaczyć Budapeszt po stronie właśnie Budy, to myślę, że warto tutaj podejść i zobaczyć. No i tutaj widzicie przepiękna architektura, ale już ludzi jest dość sporo, nawet w tygodniu. No i dochodzimy do Baszty Rybackiej. Tutaj podobno, żeby wejść sobie, zobaczyć jak to wygląda, trzeba zapłacić. Zaraz zobaczymy, czy warto i jaki jest koszt i dowiemy się, co i jak. Mamy bilety na basztę, płaci się tutaj kartą, 1200 forintów za osobę i można wejść sobie właśnie na tą basztę, zobaczyć jak to wygląda. Tu są kasy, są też kasy, żeby wejść właśnie na tą część, tutaj gdzie mamy kościół i wieżę. To jest oddzielne kasy i tutaj właśnie Wam rzucam, taki jest cennik, tam można chyba płacić już gotówką, ale płacimy w forintach, widziałem przekreślone euro, więc raczej się trzeba stosowo tutaj przygotować na kartę. No i my zaraz zobaczymy, jakie tu są piękne widoczki, także chodźcie, zobaczymy, piękna baszta. Baszta Rybacka, polecam serdecznie, must have chyba też, żeby zobaczyć Budapeszt. Słuchajcie, polecam to miejsce, bo naprawdę widać tutaj wszystko, jak na dłoni. Mamy tą Basztę Rybacką, mamy wszystkie mosty, mamy oczywiście parlament. W tych wieżyczkach fajne zdjęcia możecie sobie zrobić. Tutaj Wam wrzucam jedno, które nam tutaj ktoś zrobił. Także no polecam serdecznie, troszkę ściemnie, żebyście widzieli lepiej. A jeszcze jak jest piękna, słoneczna pogoda, to jak najbardziej. A na tej baszcie wcale nie ma jakiegoś dużego zatłoczenia. Większość tutaj się gromadzi na tym placu, a na baszcie jest, no że jest płatna, to dlatego tutaj zaraz będziemy sobie schodzić w dół i będziemy dalej podróżować. Słuchajcie, piękne widoczki, za mną oczywiście na widok na rzekę, a z drugiej strony mamy oczywiście widok na ten zamek. Warto tutaj chyba wejść, ponieważ macie piękną panoramę. Nie jest tak tłoczno jak na dole, bo tutaj oczywiście trzeba zapłacić i może dlatego tutaj jest, możecie zobaczyć fajne fotki sobie zrobiliśmy, także my zmykamy, lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, wygląda tak, że tu jest właśnie restauracja, a tu mamy roof bar, więc dalej nie wejdziecie, możecie sobie pójść na roof bar i coś wypić, a tutaj widzicie, dlatego jest pełno ludzi, żeby tam są te najlepsze właśnie widoczki, a tutaj jest tak, widzicie co się dzieje, nie polecam tutaj, schodzimy, więc warto po prostu chyba te zapłacić 120, 1200 forintów i tam mieć ciszę i spokoju, a tu widzicie, nie ma opcji. Jeszcze rzut oka na tą Basztę Rybacką z dolnej części. Tak to wygląda, to jest ta część właśnie przeznaczona, ta płatna. Tu oczywiście mamy kościół, a z drugiej strony jest ta wieżyczka, w której jest restauracja i ten roof bar, gdzie możecie sobie przyjść na drinka, wypić, ale z tego baru tylko dla tych, którzy wejdą, mogą sobie to oglądać, te piękne widoki. Schodzimy tutaj już z góry i chcemy się wybrać do knajpki takiej regionalnej. Zobaczymy, czy jest w ogóle możliwość miejscówki, czy jest szansa, bo jest jeszcze przed lunchem takim, można powiedzieć, więc może uda nam się usiąść. Zobaczymy, nie mamy rezerwacji stolika, także schodzimy tutaj w dół i niedaleko tutaj mamy knajpkę taką regionalną. Zobaczymy, jak tam wygląda.
No to słuchajcie, zmierzamy do lokalu, pewnie Was zaskoczy, ale to takiego typowo węgierskiego. No to zobaczymy, jak to wygląda. Wygląda to tak, jakby był po prostu pan, który pracuje od 15 lat w tym lokalu i serwuje jakieś tam przekąski, dania, piwko, winko i właśnie tam idziemy. Czy będzie fajnie? Zobaczymy. No i słuchajcie, dostaliśmy bardzo fajne przekąski w tle Chuck Norris, więc może będzie słychać, dwóch panów jakieś tam winko sobie popija, a my będziemy próbować te pyszne przekąski, także zaraz Wam powiemy, jak to fajnie wygląda, jak smakuje. Jest ostro, moi drodzy, bardzo dobre przekąski, ale jest dużo jeszcze chili, papryki i tak dalej, więc jest ostro, jest wasabi. To jest najbardziej taki pasztecik, jest najmniej ostry. Dobra, będę testował papryczkę ostrą, chyba. To moja papryka jest typowo lokalna, ale to szypole chyba było, tak? Tak. Najpierw ma 4,7 gwiazdki, ale ostro. Ostro, ale dobre. I mamy to kaja, winko. Dwóch panów z tyłu ogląda. Ja mówiłem. A szklanka. Niezbyt czysty. A tu mamy jeszcze, patrzcie, z serem. Z serem i pleśniowym i z jakąś kiełbaską. Wiele mówi, że to ekstremalne są rzeczy dla niej. Ale dla mnie... Ale spodziewam się, powiedz, że ja lubię lokalnie bować, ale że czasami... To jest dla niej za lokalnie, a dla mnie jest tak fajnie. Grubo. Za grubo. A dla mnie jest okej, bo jest ostro, fajnie, smakowicie. No i co? My już jesteśmy po degustacji w lokalu, który widzieliście wcześniej. I co? Czy warto było pójść do takiego lokalu? Myślę, że poczuliśmy taki klimat lat 80. Czy warto było szaleć? Tak. Wiola mówi, że jej się trochę w głowie zakręciło od tego wina. A szczerze mówiąc, klimat lat 90. Pan w fartuchu, dwóch panów pijące sobie jakieś winko, jakaś jeszcze jedna pani też zapijająca winko o godzinie 13. Telenowela w tle. No lata 80., 90., moi drodzy, poczuliśmy się trochę inaczej. Ale przekąski, powiem Wam, że fajne, bo takie regionalne, ale wszystko mega pikantne. Jeżeli lubicie pikantne rzeczy, to polecamy Wam. No ja nie wiem, co tam jeszcze, bo Pan zapytał, co preferujemy, nie? Ja powiedziałem, że chcemy, pokazałem mu, co widziałem, co ludzie na Google opiniach wrzucali, że smakowite. Więc spróbowaliśmy tego samego i nie zawiedliśmy się, więc jeżeli szukacie czegoś nietypowego, to myślę, że tak. Stąpcie, zaskoczcie Pana, wejdźcie, zjedźcie i wyjdźcie. Ale myślę, temat do fajnych wspominek, potem do refleksji, także polecamy serdecznie. No i przed nami kolejny punkt naszej wycieczki, czyli chyba najbardziej znany most w Budapeszcie, którego pilnują lwy. Most łańcuchowy. Tak jak widzicie, łączy on Budę i Peszcz, czyli tak naprawdę przez Dunaj przepływają sobie stateczki. A ten most łączy nam te dwie skrajne kiedyś miejscowości, które się kiedyś połączyły. I no i taki symbol, tak naprawdę to jest taki symbol Budapesztu, więc przejdziemy się kawałeczek. My jeszcze zostajemy po stronie oczywiście Budy, ale zobaczymy, jak to wygląda. Słuchajcie, jesteśmy przy kolejnej fajnej atrakcji, ale dość drogiej, bo jest wjazd kolejką na górę i trzeba kupić bilet niestety w dwie strony, które kosztują 5000 forintów. To jest ponad 50 zł za osobę, więc... Ile? Więc ulgowy chyba kosztuje połowę, więc ja Wam tylko pokażę. Nie korzystamy z tej atrakcji, ale podobno wycieczka jest krótka, ale pokażę Wam, jak to za chwilę wygląda. Okay.
Słuchajcie, kolejna miejscówka to Zamek Królewski w Budapeszcie, gdzie są liczne muzea, obrazu, rzeźb i tak dalej. My tutaj oczywiście pozwiedzamy, ale wiele się dzieje, jak widać, jest w remoncie. I żeby tutaj trafić, to też troszeczkę windą, troszeczkę schodami, troszeczkę tak naokoło. Także moi drodzy, zobaczymy, co tu możemy jeszcze zobaczyć. Troszeczkę trudno się tutaj odnaleźć, bo tam ludzie są. Nie wiem, jak tędy się w ogóle wchodzi. Tutaj niby schodzimy znowu w dół, skąd my tak naprawdę przyszliśmy. Więc musi być jeszcze jakieś inne wejście. No a ten widok mniej więcej już widzieliście wcześniej. Myślę, że podobne widoki, jak widzieliśmy tam z baszty, nawet może lepsze. Tu jakaś scena się rozkłada, pewnie jakaś impreza, może jakieś występy, także widzicie, tutaj się sporo dzieje, dużo wydarzeń artystycznych, no i te płynące wszystkie na rejsy łodzie, które zabierą Was właśnie na zarówno w ciągu dnia rejs, jak i te wieczorne rejsy, chyba, które się cieszą większą popularnością. Moi drodzy, powolutku kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że pokazaliśmy Wam kawałeczek Budapesztu, ale to jeszcze nie koniec, bo mam nadzieję, że w kolejnym odcinku pokażemy jeszcze więcej atrakcji, więcej doznań kulinarnych, więcej pięknych widoków. Także bądźcie z nami, subskrybujcie kanał. Dziękujemy za wszelkie lajki i komentarze. Także moi drodzy, dziękujemy serdecznie Wam jeszcze raz i trzymajcie się i widzimy się w kolejnym, następnym odcinku. Także wszystkiego dobrego. Hej!